Witam Was serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Videoblog Tech, gdzie będziemy testowali to oto chłodzenie od firmy Be Quiet Silent Loop 240. Chłodzenie wodne, a raczej zintegrowane chłodzenie cieczą na Wasz procesor. Sprawdzimy, do jakich temperatur schłodzi mój mocno podkręcony procesor, a wcześniej powiem Wam o nim kilka słów i o tym, dlaczego wyróżnia się na rynku spośród innych chłodzeń IO innych producentów. Zapraszam serdecznie do tego testu, recenzji i prezentacji tego oto chłodzenia wodnego. Chłodzenia cieczą. Whatever. Zestaw dostajemy w ładnym, zgrabnym opakowaniu, którego zawartość stanowi oczywiście chłodnica oraz niskoprofilowy blok wodny z wbudowaną pompą, połączone ze sobą gumowymi, a zarazem elastycznymi rurkami, które osłonięte są sprężynkami zabezpieczającymi przewody przed ich zaginaniem. Sama pompa posiada odwrócony przepływ cieczy, pcha ją w stronę chłodnicy, a nie zasysa do bloku, co ma eliminować drgania i wyciszyć dodatkowo układ. Do zestawu producent dołączył dwa wentylatory Pure Wings 2, których maksymalna prędkość obrotowa to 2000 obrotów na minutę. Sama pompa natomiast pracuje z prędkością około 2200 obrotów na minutę. Rurki prowadzące ciecz mają długość 39 cm, co pomoże w montażu radiatora na froncie obudowy, jeśli ktoś nie ma miejsca na jej topie. W komplecie otrzymujemy również mocowania zarówno do prawie wszystkich podstawek Intela, począwszy od LGA 775 i AMD od podstawki AM2 wzwyż. Znajdziemy tutaj również pastę termoprzewodzącą producenta oraz redukcję do wentylatorów, umożliwiającą ich podłączenie do jednego złącza na płycie głównej. Całkowicie miedziany radiator ma wymiary 277 mm na 124 mm, a jego grubość to tylko 30 mm. Blok styka się z procesorem poprzez niklowaną podstawę. Natomiast w jego wnętrzu znajdziemy czystą miedź. Blok wodny ma korek wlewu płynu, ponieważ po pierwsze można rozbudować system o kolejne komponenty jak radiatory, a po drugie producent zaleca uzupełnienie cieczy w układzie mniej więcej raz na rok, co zdecydowanie wydłuży żywotność całego układu. Średnica gwintów złączek jest standardowa dla układów wodnych i wynosi 1,4 cala. Chłodzenie jest ładne, zgrabne i stylowe, jak przystało na produkty Be Quiet'a. Może się podobać, szczególnie stonowana stylistyka samego bloku wodnego bez nachalnego podświetlenia LEDami. Do zestawu dołączana jest również instrukcja obsługi w kilku językach, w tym w języku polskim. Niestety nie udało się zamontować układu Silent Loop z rurkami skierowanymi z tej strony w dół, ponieważ one ocierają o wentylator tylny, który wyprowadza powietrze z obudowy, dlatego trzeba zamontować to w ten sposób z rurkami idącymi z prawej strony do bloku i pompy na procesorze. I zaczynamy nasz test w OCCT. Wszystkie wartości są ustawione domyślnie, chłodzenie, pompa pracuje na 100% obrotów, 2360 obrotów, natomiast wentylatory są w trybie auto ustawione, to znaczy, że z wzrostem temperatury będzie rosła też ich prędkość. Procesor podkręcony do 4,4 GHz, temperatura najniższa 26 stopni na najcieplejszym rdzeniu, temperatura otoczenia 24 stopnie Celsjusza, zresztą zobaczycie to później na planszach. Nasz test dobiegł końca, jak widzicie 64 stopnie najcieplejszy rdzeń, czyli według mnie, z tego co pamiętam, to swoisty rekord. Do tej pory nie miałem takiego chłodzenia, które schłodziłoby fabrycznego, które schłodziłoby procesor, ten procesor w tej konfiguracji, bo na tej platformie testuję chłodzenia do takiej temperatury. Jak zwykle, moi kochani, kilka słów podsumowania na sam koniec. Powiem Wam tak, jestem zachwycony tym chłodzeniem. Jest to jedno z lepszych chłodzeń, o ile nie najlepsze, zintegrowanych, czyli IO chłodzeń wodnych, które możecie kupić na rynku i które ja testowałem do tej pory. Pompa niesłyszalna, absolutnie niesłyszalna pompa.
co praktycznie nie zdarza się w innych układach zespolonych do chłodzenia cieczą. Wentylatory przy maksymalnych obrotach są słyszalne, jednak jest to lekki, delikatny szum i w żaden sposób nie zakłóci nam pracy, gry, czy też nie będzie nas rozpraszać, ani tym bardziej irytować, szczególnie nocą, kiedy w domu wszyscy śpią i jest cisza. Co do samej wydajności chłodzenia, chyba nie mam co mówić więcej na ten temat, jest po prostu rewelacyjne. Najlepsze chłodzenie AEO, jakie do tej pory posiadałem i przetestowałem. Co do minusów, w sumie chyba tylko jeden. Mocowanie. Zirytowało mnie troszeczkę podczas montażu, ponieważ przydałaby się trzecia ręka, żeby to wszystko przytrzymać i skręcić, ale jest to do przeżycia. Miedziana chłodnica, niklowo-miedziany blok i pompa wbudowana w blok, w dosyć cienki blok, pracująca w odwrotnym kierunku. Myślę, że to wszystko złożyło się na to, że Be Quiet wprowadził na rynek naprawdę ciche, wydajne chłodzenie, które potrafi schłodzić nasze procesory do bardzo, ale to bardzo dobrych temperatur. Dlatego zważywszy na te wszystkie plusy tego zespolonego chłodzenia wodnego, ode mnie dzisiaj leci rekomendacja, super jakość i wydajność. Te wyróżnienia przyznaję dzisiaj temu chłodzeniu od Be Quiet Silent Loop 240 i szczerze, ale naprawdę szczerze mogę go każdemu z Was polecić. Cenę znajdziecie w opisie pod filmem, jak też link do strony producenta z dokładną specyfikacją tego chłodzenia, zarówno tego, jak też dwóch dodatkowych modeli 280 i 140, bo ten Silent Loop wyszedł w trzech wariantach do tej pory. Ode mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. W najbliższym czasie postaram się zrobić jeszcze materiał o rozbudowie tego chłodzenia, o dodatkową chłodnicę, także też zapraszam do spoglądania na mój kanał. I jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał, a jak się film podobał, dajcie kciuki w górę. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, Wideoblog Tech.